Pierwotny projekt kobiety to piękna, wolna, niezależna, kompletna z tym, w co została wyposażona podczas stwarzania. Niestety, nie zawsze kobiety myślą o sobie w taki sposób. Tym, które chcą odzyskać poczucie własnej wartości, z pomocą przychodzi ojciec Adam Szustak. I chociaż sam nie do końca wierzy w sens swojej misji, ze wszystkich sił stara się pomóc płci pięknej w budowaniu własnej siły i niezależności. Miłość najdoskonalsza, najpiękniejsza, to jest miłość, która kocha bezinteresownie. Projekt Judyta składa się z dwóch płyt, na których znajdują się wykłady zakonnika dedykowane kobietom. Tylko kobieta jest w jednym z najpełniejszych wymiarów sobą wtedy, kiedy przychodzi wszędzie, gdzie jest, chroni dom. Czy to jest jej dom, czy to jest nie jej dom, czy są jej dzieci, czy nie jej dzieci. Dlatego, że wszędzie, gdzie ona jest, to ona jest domem. Panowie, nie wiem, czy macie takie wrażenie, że coś was wierci w środku. Śmiem mniemać, że jeśli tu jesteście, to trochę nie wiecie, którędy płynąć. Dla mężczyzn natomiast ojciec Szustak ma zaproszenie do heroicznej walki o prawdziwą i odartą ze stereotypów męskość. Symptomów tego, co się z nami dzieje, jest to... Czym jest radykalna odpowiedzialność? Na czym swoją siłę budował najsilniejszy mężczyzna świata? Macie o sobie z tym, jak żyjecie. Odpowiedzi na te pytania można znaleźć, słuchając płyty z wykładami w ramach projektu Jonasz. Jeszcze tego nie zrealizowaliście, no bo jest tak, jak jest, ale w ogóle to jesteście do tego zdolni. Uważam, jest straszny błąd, który popełniamy w tym, że nas się często, kiedy ma się mówić o naszej męskości, to się mówi o tym wszystkim innym. O sile, o męstwie, o uporze, o bohaterstwie i tak dalej. Jeżeli panowie chcecie być mężczyznami, to bądźcie. Czyli miłujcie waszych nieprzyjaciół. Arcybiskup Józef Życiński In Memoriam to tytuł koncertu, który odbędzie się 22 lutego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie upamiętnia trzecią rocznicę śmierci metropolity lubelskiego. Wystąpią soliści, chór Filharmonii Narodowej i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą maestro Krzysztofa Pendereckiego. Wszechświat i cząstki, wystawa czasowa Centrum Nauki Kopernik, to podróż w czasie o 14 miliardów lat wstecz. Przedstawia najbardziej intrygujące zagadki narodzin Wszechświata, podstawy budowy materii i technikę wykorzystywaną w badaniach cząstek elementarnych. Wystawa czynna jeszcze do 30 marca 2014 roku. Anselm Grün, teolog, mnich benedyktyński i autor bestsellerowych książek znanych na całym świecie, od 28 lutego do 3 marca będzie gościł w klasztorze ojców dominikanów na Służewie w Warszawie i poprowadzi 4 seminaria, m.in. w poszukiwaniu męża, w poszukiwaniu żony, jak być szczęśliwym singlem oraz szczęśliwi przełożeni, szczęśliwi podwładni.